Może ja powiem w ogóle tak na początek troszkę o sobie, bo aczkolwiek podejrzewam, że wszyscy mnie znają. Niemniej jednak zawsze lubię się przedstawić. Może przedstawię się w sposób niestandardowy. Ludzie się często przedstawiają ze swojego jakiegoś tam urzędu, powołania. Ja mam na imię Agata, jestem żoną Artura. Prowadzimy razem w Warszawie kościół. 16 lat temu poznałam Jezusa. Poznałam Jezusa w miejscu totalnej porażki w swoim życiu. Byłam osobą mega poranioną. Związałam się z Arturem, jak miałam niespełna 16 lat. I wiecie, ja w ogóle umiem dzisiaj jak gdyby nazwać te rzeczy, czyli ubrać te rzeczy w ogóle w słowa. Czemu tak naprawdę w ogóle ja związałam się z Arturem? Z potwornych swoich deficytów. Po prostu nie doświadczyłam miłości ojca. I gdzieś Artur w taki sposób, w jaki potrafił, tego tatę mi w ogóle, wiecie, zaprezentował. I ja w ogóle gdzieś tam do niego przylgnęłam. Oczywiście miałam jakieś takie podstawowe informacje, że jest bandytą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak w tamtym czasie to, co mi zaprezentował i brat, który był w moim życiu, był tak silny, że ja decyduję się, żeby się z nim związać. Nie przerażał mi fakt, że zamordował człowieka, ponieważ potrzeba jak gdyby bycia chcianą i silne odrzucenie w moim życiu spowodowało, że nieważne kim był i nieważne co prezentował, ważne, że mnie chciał. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Ważne, że mnie chciał. Poczucie odrzucenia i bycie chcianą było tak silne, że po prostu ważne, że Artur mnie chciał. I tak sobie żyjemy. Ja w wieku niespełna 16 lat odchodzę z mojego domu, związuję się, jak mówiłam wcześniej, z Arturem, zaczynam z nim mieszkać. Na początku nie miałam pojęcia w ogóle o Artura kontaktach, o wielu rzeczach w ogóle, które robi, czym się tak naprawdę zajmuje. Nie bardzo też mnie interesowało, skąd przynosi do domu pieniądze i tak dalej. Ważne, że pieniądze są, ważne, że jest on, ważne, że mnie przytula, ważne, że jestem dla niego ważna, ważne, że ode mnie nie chce seksu, ważne, że w ogóle mówi do mnie, że w ogóle mnie kocha, że w ogóle w jakimś planie ma w ogóle, wiecie, wzięcie ze mną ślubu w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa jest też tym taka historia, że w ogóle ja wiem, że on ma kontakty z innymi kobietami, niemniej jednak to mnie w ogóle nie przeraża, to mnie jakoś też nie rani. Po latach dowiedziałam się też dlaczego. Dlatego, że między nami była relacja ojca i córki, a niestety córki nie interesuje życie erotyczne taty. Rozumiecie? Proza życia. Córki nie interesuje życie erotyczne w ogóle taty. I tak sobie, wiecie, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Ja potem w wieku 20 lat rodzę Wiktora. Wiktor ma dzisiaj 21 lat. I to już był taki czas, w którym tak naprawdę już bardzo źle było. Ja już w ogóle zdawałam sobie z tego też sprawę, że Artur tak naprawdę jest w zorganizowanej grupie przestępczej. Początkowe jego kontakty przerodziły się w coraz to kontakty bardziej, z coraz to gorszymi w ogóle ludźmi i tak dalej. W międzyczasie odsiadywał też jakieś tam wyroki. Ja go odwiedzałam w więzieniu. Także ja w ogóle przez 10 lat jeździłam do Artura do różnych w ogóle, wiecie, więzień. W jakiś sposób, na pewno chory, bo ja w tamtym czasie nie znałam Jezusa, jakoś po prostu darzyłam go jakimś uczuciem, wiecie, to było lewe na 100%, ale darzyłam go jakimś tam uczuciem. Źle było już między nami, już potem jak Artur zaczął też brać narkotyki, to dochodziło do strasznych w ogóle sytuacji. Kiedyś chciał mnie też zastrzelić. Ćpał w domu i ja w ogóle, pomimo to, że się go gdzieś bałam, to też byłam zawsze taką osobą, która nie milczała, tylko lubiła w ogóle zabrać głos. I pamiętam, że proste słowa do niego powiedziałam w ogóle, czy mógłbyś tego nie robić w domu? I pamiętam jak dziś, że przystawił mi wtedy pistolet do głowy i w ogóle, wiecie, nacisnął spust. Gdyby tak naprawdę w ogóle magazynek był pełny, to ja po prostu byłabym martwa. Brat wtedy jego był w domu, zabrał mu ten pistolet. Pamiętam, że mama też wtedy Artura do mnie powiedziała, po co się odzywasz? Po co się odzywasz? W ogóle do Artura się nie odzywa. W ogóle nie odzywamy się do Artura, ponieważ Artur jest nieobliczalny.
I wiecie, ja tak naprawdę zobaczyłam, że to nie dał mi Artur żadnego poczucia bezpieczeństwa. To, że ja myślałam, że ja znalazłam jakiegoś w ogóle tatę i tak dalej, tak? To się okazało, że to jest w ogóle fałszywe, to jest w ogóle, jest mi coraz bardziej źle. Jestem w ogóle strasznie poraniona. Dochodzi do tego, że widzę, że Artur jest nieobliczalny i ja się go zaczynam w ogóle bardzo bać. Boję się w ogóle o życie swoje, boję się w ogóle o życie naszego syna. Tak jak mówiłam wcześniej, kontakty jego są coraz gorsze, z coraz gorszymi ludźmi się spotyka. Za każdym razem, kiedy wychodził z więzienia, kontakty jego były coraz to gorsze, a więc i rzeczy też robił coraz gorsze. Na początku to było jakaś zwykłe, wiecie, zwykłe bycie jakimś tam wiejskim złodziejem, tak? A to się potem po prostu przekształca w bycie w zorganizowanej grupie przestępczej. I tak sobie żyjemy. Był przed taki moment, że było mi już tak źle, że nie wiedząc w ogóle, że Bóg jest i że w ogóle słyszy. Zawołałam do tego Boga, mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś, to zabij Artura albo go zmień. Zabij go albo go zmień. I pamiętam, Artur miał taki krótki wyrok, którego nie umiał sobie odroczyć. Kombinował tam, kładł się do różnych tam szpitali psychiatrycznych i tak dalej. W niektórych sytuacjach mu się udawało, a w tej sytuacji mu się nie udało. I wtedy na skutek tego mojego wołania, Boże, w ogóle zabij go albo go zmień, dostaję telefon, słuchaj, w ogóle zamknęli mnie. Zamknęli mnie, nie udało mi się odroczyć tych 10 miesięcy, w ogóle jadę na Białą Łękę i tak dalej. Ja, ucieszona niezmiernie, w ogóle mówię, mama wraca z pracy, wiem, mamo, w ogóle zamknęli Artura, w ogóle sukces, w ogóle odpoczniemy, odpocznę, ja odpoczniesz, ty w ogóle, wiecie, z jednej strony dramat, zamykają człowieka, ale ja w ogóle, wiecie, poraniona, w ogóle dochodzę do miejsca, że mam go strasznie dosyć, w ogóle cieszę się, nie ma Artura. Nie mija, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące, pisze do mnie list i pisze do mnie w tym liście, że poznał Jezusa. Poznał Jezusa, Jezus mu przebaczył jego grzechy i on mnie prosi o przebaczenie. W ogóle mówię, boję się, zwariował. W ogóle popalił wszystkie mosty, teraz w ogóle dotyka jeszcze tematu gdzieś tam w ogóle, wiecie, w ogóle jakiegoś religijnego, tak? Bardzo się tego bałam. Aczkolwiek przez wszystkie lata, kiedy Artur też odsiadywał, ja po prostu do niego też jeździłam na te widzenia i tak samo było za tym razem. Wzięłam Wiktora i pojechaliśmy sobie odwiedzić tatę. Tym razem do takiego cięższego więzienia, do Sztumu. I wiecie, ja w różnych konfiguracjach Artura w więzieniu oglądałam i kiedyś nawet na internecie napisałam o mentalności więźnia. Kiedy był nienarodzony z Bożego Ducha, to zawsze miał pretensjonalny ton. Kiedy przyjeżdżałam do niego na widzenie, to on zawsze na mnie czekał z potworną listą, co ja mam w ogóle zrobić. Od wysłania jakiejś paczki, po przetarganie gdzieś jakiegoś grypsu, po zrobienie mu tak w ogóle, taką miał zawsze w stosunku do mnie litanię, co ja mam mu kupić, że ja mówię, mamy godzinę widzenia, a ja 55 minut będę stała w kantynie. Wiesz, w ogóle tak naprawdę, w ogóle nie ma szans w ogóle, żeby w ogóle porozmawiać. I wtedy, słuchajcie, kiedy go odwiedziłam, to wyszedł do mnie w takim uniformie więziennym, zielonym i ja w ogóle zobaczyłam, że wyszedł do mnie zupełnie inny człowiek. Inny. Nie zresocjalizowany, ale zupełnie nowy człowiek. I pamiętam, że byliśmy z Witolkiem na tym widzeniu i to było pierwsze widzenie, na którym Artur nie przekazał mi listy tego, co mam kupić. Rozumiecie? Tego, co mam zrobić. Ja w ogóle mówię, to jest pierwsze widzenie, w którym tak naprawdę on patrzy na nas. On jest zainteresowany mną i swoim dzieckiem. Ja nie umiałam tego ubrać w słowa i tak naprawdę nieważne były rzeczy, które on do mnie mówił, ale ważne było, co mi zaprezentował. Ja potem z tego widzenia wracam, Artur wraca do domu, rozpoczyna się nasze życie, on mówi do mnie, że ja się muszę na nowo narodzić, bo w ogóle pójdę do piekła, ja mówię, zwariowałeś, ty w ogóle byłeś debilem, ty w ogóle byłeś mordercą, złodziejem, wszelecznikiem, w ogóle wszystkim, czym tylko można było być, to byłeś ty. W ogóle wiesz, w ogóle to byś chodzące zło. Ja mówię, a ja? A jeszcze tak siedziałam w kuchni, paliłam papierosa w ogóle. On do mnie mówi,
idziesz do piekła, ja mówię, za co? Za to, że palę tego papierosa. Pamiętam, wtedy mama w ogóle wychodzi z pokoju, mama taka, wiecie, w ogóle ultrakatoliczka, mówi, zostaw dzieciaka w spokoju, ty nie masz pojęcia o miłości. On w ogóle, diable w imieniu Jezusa, kromie cię, mama ucieka do łazienki. W ogóle ja mówię, nie no, zwariował, w ogóle o co chodzi? On mówi, mamo, to nie było do ciebie, to było do diabła. Nie gniewaj się, klęka na kolana, ojcze, modlę się. Ja mówię, nie, w ogóle nie wytrzymam tego. Ja mówię, to w ogóle, no lepiej było, jak był gangsterem. Nie przejdę tematu, w ogóle nie przejdę tego tematu, tego nie ugryzę. Mówię, co ci się stało, człowieku? Ale z drugiej strony przyglądam się jego życiu. Rozumiecie? O wszystko się modli. Czyta w ogóle Biblię. W ogóle ktoś do niego dzwoni. Bracie, siostro, ja mówię. Bracie, siostro, w ogóle mówię, Artur, czy jest wszystko w porządku? Ja siedziałam w ogóle, mieliśmy taki, w takim malutkim pokoiku, żeśmy mieszkali. On się tam zamykał i się modlił, a ja w ubikacji brałam szklankę, przystawiałam w ogóle szklankę do ściany i słuchałam, o co on się modli, rozumiecie? Ale kiedy widziałam, że przyjeżdżali do niego chłopcy, jeszcze tak powiem, wspólnicy, i proponowali mu w ogóle pracę i szybkie pieniądze, i on w ogóle bezceremonialnie siadał i mówił, poznaj Jezusa, to ja też widziałam, że w ogóle mówię, okej, w ogóle muszę to sobie jakoś poukładać, w ogóle widzę, że to był zdrowy chłop, normalny, zdrowy facet. W ogóle mówię, co się w ogóle wydarzyło, mówię, ale coś w tym jest, w ogóle kogoś spotkał, w ogóle to chyba ma jakiś sens, w ogóle chyba spotkał w ogóle naprawdę Boga, w ogóle mówię, Boże, w ogóle jak ten temat w ogóle ugryźć? I wiecie, i cały czas mi mówi o temacie nowego narodzenia, o potrzebie, abym ja się na nowo narodziła. Mówi, Agata, musisz się na nowo narodzić. Jeśli nie narodzisz się na nowo tu na tej ziemi, pójdziesz do piekła. Ja mówię, ale ja i Jezus, ja w ogóle cały czas myślałam, że ja i Jezus, to mamy w ogóle wiele wspólnego. Jezusa zabili, nie chciano w ogóle. Ja mówię, ja to żywcem do nieba. Za uczynki, za ofiary, w ogóle za to, co mnie spotkało tutaj na ziemi. Rozumiecie? I tak sobie żyjemy, ja się jemu w ogóle przyglądam. Kiedyś nawet postanowiłam, że wybiorę się z nim do kościoła. Nie bardzo to ten kościół zrobił na mnie jakieś wrażenie, ale zobaczyłam, że tych ludzi jest więcej. Zobaczyłam, że nie tylko taki jest Artur, że jest tych ludzi więcej. Ja od samego początku zobaczyłam, że on jest inny, ponieważ on tak naprawdę był zaangażowany w spotkanie. On był zaangażowany w to nabożeństwo. A też byłam, wiecie, ja byłam od samego początku dobrym obserwatorem. W ogóle stałam w ogóle na korytarzu, mówię, Artur, ale tu nie wszyscy są tacy jak ty. Mówię, bo tutaj jest dwóch takich, mówię, twoich braci, którzy stali 45 minut, mówię, na korytarzu, rozmawiali o kamerze. Od razu byłam, wiecie, jakimś takim dobrym w ogóle, wiecie, obserwatorem. I z uwagi na to, że żyłam z Arturem, jak gdyby też z uwagi na brak mojej życiowej asertywności, zostałam wplątana w ogóle, tak wiecie, w ogóle w tą grupę przestępczą, nie mając w ogóle też o tym pojęcia, że w przyszłości mogę ponieść w ogóle jakieś konsekwencje. Mianowicie posiadałam firmę na cześć mojego syna, która nazywała się firma Wiktor. Firma była firmą reklamową, natomiast w momencie, kiedy Artur już brał bardzo dużo narkotyków i tak dalej, ta moja firma została wykorzystana do niecnych celów. Czyli na moją firmę zostały pobrane jak gdyby ekskluzywne samochody, zostało wziętych bardzo dużo kredytów. No i po prostu pięknego dnia. Artur już jest nawrócony, ja nie. Do naszego domu o 6 rano przyjeżdża policja w kominiarkach i aresztują mnie i Artura. Ja bardzo się boję. Nie umiem dzisiaj wam w słowach wytłumaczyć, co ja w ogóle czułam. Kiedy potem zaczęłam czytać Biblię i przeczytałam o dole zagłady, to ja się czułam tak, jakbym w ogóle wpadła do jakiegoś domu zagłady. Było mi bardzo źle. Na moim koniu, w ogóle obciążenia na mnie były potworne. Wiecie, to w ogóle lata więzienia. Artur się nie bał. I spojrzał się wtedy na mnie i dał mi do ręki 10 zł. I powiedział do mnie, nie bój się, wrócisz. I wiecie, ja naprawdę widziałam, że on się nie boi. Aresztowali nas wtedy obydwoje, w domu został 4-letni Wiktor. Bardzo się bałam, prosiłam wtedy tylko policję, żeby pozwolili mamie, Artura mamie wrócić z pracy, bo po prostu bałam się, że no wiecie, automatycznie zamykają mamę i tatę, dziecko albo na izbę policyjną, tak, albo do domu dziecka. I wiecie, kiedy jechałam z Kutakajdanami
w tym samochodzie, to Artur mi cały czas głosił Ewangelię. Ja w ogóle zawołałam wewnątrz swojego serca, bo nie krzyczałam w samochodzie, ale zawołałam wewnątrz swojego serca: Boże, jeśli żyjesz, taki, o jakim mi mówi Artur, to ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. I zawieźli mnie do prokuratora. Prokurator kazał mi usiąść, rozkuł mnie. Przede mną zeznawał już Artur i Artur w ogóle, wiecie, po prostu powiedział historię prawdy, tak, że ja zostałam wmaglowana w ogóle we wszystko i tak dalej. Ale co to w ogóle obchodzi prokuratora, jak są w ogóle złożone moje podpisy i tak dalej, wiecie, w ogóle z punktu prawnego, kogo to w ogóle interesuje, kto mi da wiarę, że ja zostałam zmanipulowana, tak? W ogóle ja jestem brana pod uwagę, że jestem częścią w ogóle niecnego planu wyłudzenia kosmicznych pieniędzy w ogóle z banku i wzięcia w ogóle ekskluzywnych samochodów, tak? I ten prokurator się w ogóle patrzy na mnie i mówi: są dwa środki zapobiegawcze. Areszt policyjny i dozór policyjny. Wobec ciebie stosuję dozór policyjny. Puszczam cię do domu. I ja wewnątrz wtedy swojego serca wiedziałam, że to, że na to odpowiedział mi ten Bóg, o którym mi opowiadał Artur. Ja jestem fanem świadomości i pewności nowego narodzenia. Nowego narodzenia. I ja wracam do domu. I ja nie oddaję Bogu swojego życia, bo ja nie mam takiej potrzeby. Czemu? Ponieważ się czuję mega sprawiedliwym człowiekiem. Rozumiecie? Dobrze. Bóg uczynił dla mnie cud, nie poszłam siedzieć do więzienia, tak? Ale nie oddaję Mu swojego życia, ponieważ nie mam takiej potrzeby. Czuję się mega sprawiedliwym człowiekiem. Ale zostaje mi po Arturze w domu Biblia. I tak sobie mówię, coś mnie zaczyna ciągnąć do czytania tego Pisma Świętego. Mówię, nie wiem co, ale w ogóle zamierzam go czytać. I w ogóle mówię: Boże, Artur się do Ciebie nawrócił i pokutował z jakichś grzechów, a ja nie czuję się grzesznym człowiekiem. I w ogóle pamiętam, przypominają mi się też słowa, które Artur do mnie mówił. Że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I mówię, jeśli ja jestem grzesznym człowiekiem, to przekonaj mnie o grzechu. I czytam tą Biblię i czytam takie słowa, że jeśli mężczyzna w swoim sercu patrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. Ja w ogóle, wiecie, w swoim sercu Bóg mnie przekonał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja sama we własnym pokoju oddałam na podstawie wewnętrznego przekonania i takiej potrzeby Jezusowi swoje życie. Ja w ogóle w tym pokoju zrozumiałam, że bez Jezusa jestem nikim. W ogóle mówię: Boże, potrzebuję Ciebie jako osobistego Pana i osobistego Zbawiciela. Obmyj mnie swoją świętą krwią. Potrzebuję Cię. I wiecie, ja przeżyłam w tym pokoju nowe narodzenie. Ja przez całe swoje życie bałam się. Kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, w tym samym momencie czułam, że opuścił mnie mocarz. Lęk. I ja wiem, co to był za lęk. To był lęk przed śmiercią. To był mocarz. To był lęk przed śmiercią. Pamiętam, jak napisałam do Artura list, że oddałam Jezusowi swoje życie. I w ogóle mówię, wiem, w ogóle ja już wiem teraz, o czym on do mnie mówił, że jest nowym człowiekiem, że jest nowym stworzeniem. Ja mówię, co to teraz będzie? W ogóle będziemy jak para nastolatków, jak para małolatów, którzy co dopiero się w ogóle w sobie zakochali, choć znamy się tyle czasu, żyjemy w ogóle ze sobą tyle czasu, mamy w ogóle 4-letniego syna, to w ogóle to jest przed nami coś zupełnie, wiecie, nowego. I chcę wam powiedzieć coś takiego. Przestałam się czuć samotnym człowiekiem. Kiedy przyjęłam Jezusa do mojego życia, przestałam się czuć samotnym człowiekiem. I chcę ci powiedzieć, że to jest dla każdego. To jest realne spotkanie się z Bogiem. To jest siła nowego narodzenia. To nie jakaś formułka, która została wypowiedziana, ale to jest realne spotkanie się z Bogiem. Przez 2 lata i 3 miesiące
nie mogłam zobaczyć Artura, ponieważ byłam współoskarżona do sprawy i z uwagi na matactwo, żeby nie zaistniało jakieś tam matactwo w sprawie, tak, to ja nie mogłam w ogóle do niego jechać na widzenie. Ale jak pojechałam i chcę ci powiedzieć, że ja w tym samym czasie zakochuję się w Jezusie i zapominam w ogóle, że jest Artur. Rozumiecie? Mam dar celibatu, będąc na wolności, a Artur ma dar celibatu, siedząc w więzieniu. Piszemy tylko do siebie listy, poznajemy się, jesteśmy mega, wiecie, szczęśliwi, że w ogóle przyjdzie dzień, że my się w ogóle spotkamy, ale już jako nowi ludzie. Rozumiecie? Jako nowi ludzie. To jest siła nowego narodzenia. To jest siła nowego narodzenia. Ci wielokrotnie ludzie mówią, spotkałem Jezusa. Ja wie i co? I żyć nie umiem. Ja mówię, do początku. Spotkanie Jezusa to zmiana radykalna w życiu. Spotkanie Jezusa to radykalna zmiana w życiu.